wyjął generałów. No i teraz co walka o to, czy w Turcji będzie taka rewolta islamska, jak w Egipcie. Co narozumiali ci głupi Amerykanie? Amerykanie w Afryce. Prowadzili do obalania stabilnych reżimów. A to miejsce przychodzą bohatyci, jacyś sunnici, prawda, jakieś skrajne ruchy. Po co? Mają to po prostu durmi. Ci ludzie nie mają pojęcia o policji. Ja byłem, wie pan, w Departamencie Stanu, bo dwukrotnie w Afganistanu USA. Rozmawiałem z tymi ludźmi. Tam jedyni ludzie, którzy wiedzą, to są eksperci, na przykład w Ukrainie z był i tak dalej. Natomiast rdzenni Amerykanie to są ludzie, którzy nawet jak mowa o Polsce, to tak, a czy u was nie ma antysemityzmu, czy u was są przestrzegane prawa kobiet, czy u was są homoseksualiści, tak, to jedyne z ich interesuje. Wygląda tak, że tak prowadzi polityki zagraniczne, naprawdę nie można. Ktoś mnie tłumaczył, jakiś oficer amerykański CIA, który wystąpił do służby, mówi, że jak było takie nasilenie tego zarządu w Clintona, to na przykład w CIA w krajach arabskich nie ocalał ani jeden oficer, który znał jakikolwiek język arabski. Wszystkich powrócali, a na to miejsce powstali feministki, homosiów i tak dalej, że była parytet murzynu, musiał tam być. No i w efekcie to wszystko się rozpieszyło zupełnie. Nie mieli pojęcia, co się dzieje w krajach arabskich. Tam co ci komuna, ale ja panu powiem, ja mam w domu podręcznik dla Departamentu Stanu USA. Bo radę to prezydent nie stworzą, ale to są ludzie kariery. Idą za was, idą po prostu ze szkół chyba też. Ja mam podręcznik. I wierzcie mi lub nie, ja mogę pokazać ten podręcznik. On się ma z dwóch części, jak zawsze, dla studentów jest dłuższa część, tak jak krótsza, cieńsza dla nauczyciela. I na początku tej części dla nauczyciela, na pierwszej chyba stronie czy drugiej, figuruje następujące ostrzeżenie. Niniejszy podręcznik mógłby stwarzać wrażenie, że jest pisany według jednej konkretnej metodologii, konkretnej marksistowskiej. Żeby zatrzeć to wrażenie, nauczyciel powinien. Dalej jest tłumaczenie, jak on się ma ukryć przed studentami, że uczy się ich marksistowskiej. Nie macie pojęcia, do jakiego stopnia Ameryka jest infiltrowana przez Żydów komunę. No tak. Dobrze, no to w takim razie rozumiem, że pan tam już się trochę śpieszy. Jeszcze tak było, wysyłam tej pani wywiad. Oczywiście, dobrze, w takim razie... Tylko nie zmieniamy. To gdzieś będzie opublikowane i tak dalej, dajcie kolegom moim dać wiedzieć, gdzie to będzie i tak dalej. Dobrze, to znaczy to na YouTube, tylko zamknę na YouTubie. Dobrze, proszę to. Dobrze, oczywiście wszystko, to będzie już super. Proszę bardzo. Czy tutaj pani...